Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam na kolejnej rozmowie. Z wielką przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z Radosławem Dąbrowskim, dla którego kluczowe jest to, aby pisać szczerze oraz zgodnie z naturalnymi potrzebami. Proszę Państwa, nasz dzisiejszy gość uważa także, iż w pisaniu książek nie powinno mieć miejsca na kalkulacje. I myślę, że dzisiaj też o tym troszkę porozmawiamy. Witaj, Radku. Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór Państwu, drodzy czytelnicy. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z okazji premiery książki naszego gościa pod tytułem Kryzys. No, pod tytułem, myślę, wiele znaczącym, tak? Którą oczywiście możecie Państwo czytać na wirtualnej półce Legimi. I tak jak mówię, tytuł no, dość wieloznaczny i z pewnością też o genezie jego powstania również sobie dzisiaj porozmawiamy. A ja oczywiście tradycyjnie zachęcam Państwa do aktywnego udziału w naszym spotkaniu poprzez zadawanie pytań, które ja będę starała się na bieżąco wplatać w rozmowę. A widzę, że już pytania pierwsze się pojawiają, także będziemy oczywiście tutaj starali się na wszystkie pytania Państwa odpowiedzieć. Radku, główny bohater Twojej powieści, aby w jej obliczu odbiorca mógł poznać samego siebie. Więc jestem ciekawa, czy przy pisaniu Kryzysu ta sztuka ci się udała? Czy poznałeś trochę samego siebie? Myślę, że na pewno. Proces pisania jest na tyle złożoną czynnością i taką, powiedziałbym, wielopłaszczyznową, ponieważ na to się składa nie tylko pisanie w takim naczyniu fizycznym, ale myślę, że również myślenie o tym, co chcemy napisać. I bardzo często się o tym zapominam. Zadaje się pytanie, ile czasu już dany tekst powstawał, ile czasu się go pisało. A ja myślę, że samo napisanie to jest tak naprawdę połowa tej drogi, a może nawet 1/4. Zdecydowanie więcej czasu poświęca się na myślenie, na podawanie wielu rzeczy, na refleksji. Dlatego jeżeli proces powstawania mogę ubrać, czy włączyć pewne jakieś takie ramy czasowe, a samo pisanie trwało 2,5 miesiąca, to muszę do tego dopowiedzieć, że poprzedza to, myślę, nawet kilkuletnia pewna analiza wielu rzeczy, interpretowanie pewnych rzeczy z naszej rzeczywistości i siłą rzeczy człowiek wtedy też poznaje siebie. Na pewno po postawieniu ostatniej kropki to też nie jest tak, że w tym momencie dobiega koniec tego długiego procesu, ponieważ dalej mamy cały proces redakcji, proces korekty, który też stwarza tę możliwość do poznawania siebie już w roli autora. A poza tym myślę, że wszystko to, co dzieje się po premierze, także tę możliwość dalej stwarza, czyli to, że dzisiaj siedzimy, rozmawiamy o tej książce, także jest dla mnie szansą tego, żeby poznać siebie. Już trochę innej roli, ale wciąż jednak stricte dotyczącej mojej osoby. I tutaj bym właśnie podkreślił to znaczenie tego procesu. Cały czas staram się jakby to podkreślać, ponieważ tak samo jest pytanie, czy to jest o pomysł na powieść. Pomysł jest takim pojęciem, które się kojarzy z pewną jakąś chwilą, że no coś rodzi się pewna myśl człowieku, o, mam pomysł na daną historię, zabieram się do pisania. Dla mnie pomysł to również się wiąże z pewnym procesem. On cały czas, ten koncept jest poddawany pewnym przemianom, jest kształtowany, krystalizowany. Też trudno powiedzieć o wyraźnym początku i końcu, kiedy ten pomysł jest formułowany. Dlatego myślę, że tak jak główny bohater każdej książki, nie tylko mojej, przychodzi pewną drogę, bo na tym jakby się opiera też cała dramaturgia, cała struktura w ogóle narracji, na tym, żeby był pewien łuk postaci. Na to już Arystoteles w poetyce pięknie to opisał, więc te wszelkie założenia są bardzo uniwersalne i obowiązują do dzisiaj. Że tak samo taką drogą przebywa autor podczas pisania, a zwłaszcza w przypadku utwora, które są skupiają się na ludzkiej egzystencji, są w wielu aspektach bardzo, bym powiedział, osobiste, intymne i myślę, że tym bardziej wtedy człowiek się rzeczy staje jakby w obliczu własnych doświadczeń i stara się też dzięki temu, czy stwarza sobie taką możliwość na zrozumienie siebie. Więc jak najbardziej, myślę, że to by źle nawet świadczyło o tym, gdybym siebie podczas tego pisania nie poznało. Jeżeli autor miałby obojętny stosunek do tego, co pisze i książka, czy ten proces właśnie nie pozwala do mnie pewnych emocji i refleksji, to myślę, że tym bardziej tego by nie poczuli czytelnicy.
Ale muszę ci powiedzieć, że byłam przekonana, że samo pisanie książki zajęło ci kilka lat, ale rozumiem, że możemy to przełożyć na ten proces, o którym mówisz. Rzeczywiście ten proces był kilkuletni i to daje się wyczuć właśnie podczas lektury kryzysu. Ale wspominamy sobie tutaj o głównym debiutu. Kogo poznamy na łamach kryzysu? Kim jest główny bohater? A oczywiście bez spoilerowania, tak żebyśmy nie odbierali czytelnikom przyjemności z odkrywania jego historii. Tak, jeszcze nawiążę może do tego, co Wojna na początku powiedziała, czyli o tych właśnie 2,5 miesiąca. I tutaj to jest pewne zaznaczyć, że wcześniej napisałem scenariusz filmowy, który był pewną podstawą dla książki, taka nietypowa kolejność, ponieważ zazwyczaj najpierw powstaje literacki pierwowzór, a dopiero później ten scenariusz. W moim przypadku było odwrotnie, więc pewną podstawę dramaturgiczną, taki bym powiedział szkielet, już i część dialogów przygotowanych, natomiast później oczywiście wszystko to w ciągu właśnie tych 2,5 miesiąca rozbudowałem, jeżeli chodzi o kwestie takie czysto literackie, bo wiadomo, że nie zawsze to, co filmowe, jest literackie i vice versa. Natomiast jeżeli chodzi o głównego bohatera, no tak, warto było jakoś w jakiś sposób ciekawy tutaj opowiedzieć o tej postaci. Mnie przede wszystkim zależało na tym, aby spróbować nakreślić jednostkę, która w pewnym względzie będzie uniwersalna, to znaczy taka, z którą rzeczywiście będzie można się utożsamić, ale nie chodzi o te konkretne doświadczenia, które związane są z danym bohaterem, tylko spojrzenie na to w bardziej ogólnikowy sposób. Znaczy zmierzam do tego, że pomysł opiera się na takim założeniu, że każdy z nas ma mimo wszystko pewną przestrzeń z przeszłości, do której może wrócić. W nią wpisane są nasze rozmaite emocje, zdarzenia, osoby, które wtedy spotykaliśmy, te doświadczenia z tymi osobami. I to jest w moim przekonaniu, czy taką mam nadzieję, coś bardzo uniwersalnego, coś co dotyczy przynajmniej większości osób. I dlatego z tego względu wierzę, że ten bohater jako pewien taki symbol ludzkiej jakby, powiedział, może po prostu symbol człowieka usytuowanego w konkretnej czasoprzestrzeni, konkretnej rzeczywistości, sprawia, że możemy się z nim utożsamić. I tu nie chodzi o to, żeby tak jeden do jednego zestawiać swoje doświadczenia z tymi, które ma główny bohater, tylko żeby dzięki temu, z czym się dzieli postać, czy przekazuje nam narrator, żeby móc spojrzeć w głąb siebie. Na tym mi bardzo zależało, żeby ten bohater był właśnie pewnym symbolem, był pewnym takim nośnikiem. Był też towarzyszem podczas wędrówki czytelnika do swojej przeszłości. Dlatego myślę, że nieistotne jest w tym momencie to, ile ma lat główny bohater, co lubi i tak dalej, tylko bardziej jest to, że każdy z nas ma pewną przyszłość, ma pewne doświadczenia, kiedyś chodził do szkoły, poznawał różne osoby z wielu, wielu miejsc, różnych środowisk. I moim zdaniem bardzo, bardzo cenne jest to, aby móc w pewnym momencie po prostu do tego wrócić i podejść do pewnej refleksji, tak jak się starałem to uczynić w tej książce. No właśnie, tutaj wspominasz, że Andrzej wyrusza w pewną podróż, zresztą to nie jest tak naprawdę żadna tajemnica, bo to wiemy czytając opis, notę wydawniczą i tak naprawdę jest to podróż taka typowo na mapie, czyli do swojego rodzinnego miasta, ale także podróż do swojego wnętrza. Czy zatem mógłbyś się na przykład zgodzić z takim stwierdzeniem, że kryzys to troszkę taka powieść drogi w pewnym swoim aspekcie? Tak, oczywiście, że tak. Ja nawet miałem takie wyobrażenie, a później to starałem się w bardziej taki fizyczny sposób nakreślić, że główny bohater przebywa drogę i poszczególne rozmowy, które odbywa z osobami spotykanymi, właśnie są takimi stacjami, są tymi punktami na jego drodze, w takim symbolicznym znaczeniu, ale też dosłownym. Bo tutaj warto zwrócić uwagę, że wiele jest tych postaci, którą spotyka, ale tak naprawdę tylko 2-3 pojawiają się więcej niż jeden raz, ponieważ każdy z tych bohaterów jest tak naprawdę epizodyczny, pojawia się tylko w obrębie jednej sceny, jednej sytuacji. I właśnie o to chodziło, że bohater, pomimo że przestrzeń jest w powieści bardzo ograniczona, bo mówimy o małym miasteczku, gdzieś tam w pograniczu pomiędzy wsią a właśnie takim miasteczkiem, lokalna społeczność, wyraźnie jest to przestrzeń ograniczona,
ale ze względu na mnogość tych różnych zdarzeń, które się tam rozgrywają i przynajmniej kilkanaście osób, które główny bohater spotyka, mimo wszystko ta droga symboliczna jest bardzo długa. I też starałem się ten motyw podróży oddać opisami tych częstych przechadzek po mieście. Tam bardzo tak skrupulatnie, precyzyjnie chciałem opisać, że bohater przemieszcza się z punktu A do punktu B. Właśnie też po to, żeby podkreślić ten motyw wędrówki, pomimo że odbywający się bardzo, na bardzo małym obszarze. Poza tym myślę, że pojęcie drogi też jest takim wieloznacznym terminem. Nie chodzi tylko o takie właśnie dosłowne, fizyczne, ale może być też to podróż na poziomie emocjonalnym, na poziomie psychologicznym, na wielu różnych płaszczyznach, czasowym oczywiście również. I to też w tej powieści się starałem odejść, dlatego bardzo często odnoszę się do różnych takich czysto fizycznych kwestii, ale też właśnie czasowych. I dlatego w jednym z rozdziałów na samym wstępie opisałem wyznaczenie czasu i to, jak na wiele różnych sposobów można ten termin rozumieć, ponieważ myślę, że to też jest pewien jakby taki klucz do tego, żeby tę historię właśnie odczytać w takim poprzez ten motyw drogi. Ale muszę ci powiedzieć, że ja czytając Kryzys miałam takie przeświadczenie, takie trochę skojarzenie, porównanie do takiego dramatu, że kolejne spotkania Andrzeja z bohaterami, którzy pojawiają się na jego drodze, z ludźmi, którzy pojawiają się na jego drodze, to takie akty właśnie dramatu, kolejne i to tak sobie właśnie fajnie szło. Takie miałam też trochę skojarzenie, bo tak też pisałeś troszkę, mam wrażenie, tę właśnie książkę. Tak, rozumiem, że mówimy o dramacie scenicznym, tak? Tak, dokładnie. Tak, to jest jakby efekt tego scenariusza, ponieważ pisząc tę historię właśnie w takim wyobrażeniu filmowym zakładałem, że z jednej strony chciałem, żeby to była taka historia, jaką sobie wymyśliłem, ale z drugiej no też nie ma co ukrywać, że film jako przemysł kinematograficzny to też pieniądze, to też biznes. Dlatego założyłem, że pomocne będzie to, jeżeli opiszą tę historię tak, aby ona była po prostu tania, jeżeli chodzi o realizację. Mamy tutaj właśnie wszelkie kwestie, które rzeczywiście świadczą o tym, że to mógłby być tekst dramatyczny. Mamy, no może jest kilka miejsc akcji, ale generalnie tak jak powiedziałem, w ograniczeniu do tej jednej lokacji. Akcja rozgrywa się na przestrzeni tylko kilku dni. Zresztą mamy dokładnie wyznaczony czas. Jedną porą roku, mamy niewielu bohaterów, a jeżeli, tak jak wspomniałem, dana postać się pojawia, to tylko w ograniczeniu tej jednej sceny. Jeżeli chodzi o scenografię, o kostiumy, to tak naprawdę zostało to zredukowane tylko do tych najpotrzebniejszych. Tylko mamy przedmioty, które rzeczywiście są w użyciu. Tutaj nie ma zbędnych rekwizytów. Wszystko jest jakby potrzebne, ale też tego nie jest za wiele. No i przede wszystkim kwestia to oparcie całej dramaturgii na dialogu, czyli na tym najtańszym efekcie specjalnym, jakby można było powiedzieć, to nic nie kosztuje. A same rozmowy rzeczywiście chciałem tak opisać, aby było wrażenie, że to jest taki film lat 50., 60., kiedy rzeczywiście dużo powstawało produkcji, które powiedzielibyśmy, że były teatralne, ale w takim pozytywnym, nie pejoratywnym, że sztuczne czy wady, tylko w takim pozytywnym znaczeniu, że taka rzeczywiście konwencja teatralna i też mi to się wydawało interesujące pod względem ewentualnie wyzwania dla aktorów, ale też ciekawe dla czytelnika, żeby stać się takim biernym uczestnikiem tych wydarzeń. Czy to opisywanie tej przestrzeni, tych poszczególnych ruchów, gestów, które wykonują postaci i ten nacisk na dialog, który mam nadzieję, że w pewnym momencie sprawił, że rzeczywiście stajemy się uczestnikami tych rozmów i jest to wrażenie, że obserwujemy dwóch bohaterów najczęściej, którzy ze sobą rozmawiają, daje taki efekt, że siedzimy w tym teatrze i obserwujemy, więc bardzo mnie to cieszy, a poza tym no, też mogę powiedzieć, że wielu moich ulubionych reżyserów filmowych umiejętnie godziło pracę na planie z realizowaniem się w roli reżyserów teatralnych i myślę, że te dwa skrajne ze sobą pod wieloma względami media, jednak przez lata w świecie kina potrafiły się znakomicie uzupełniać. Dzisiaj już trochę się od tego odchodzi, ale jeżeli spojrzymy na historię kina, to film i teatr
Był taki czas, zwłaszcza w latach 50., 60., może jeszcze do 70., kiedy były ze sobą bardzo blisko i wzajemnie od siebie wyczerpały. Dlatego to jakby tutaj No wrażenie, właśnie, jeśli czy... jesteśmy... tak? Nie, chciałem tylko powiedzieć, że to jest jakby jak najbardziej uzasadnione, to wrażenie, które pani odniosła. To wspomniałeś teraz właśnie o swoich o twórcach, którzy cię też inspirują. Powiedz... scenarzysta i producent filmowy. Znaczy tak, jeżeli chodzi w ogóle o świat kina, to on będzie bliski też z racji moich zainteresowań, z racji wykształcenia, ale wykształcenie by pozostawił taką drugorzędną sprawę, jak chodzi tutaj przede wszystkim o zainteresowania. Poza tym zawsze będę mówić, że film jest o tyle wyjątkową dziedziną sztuki, która stwarza taką możliwość, że jeżeli faktycznie chcemy się interesować kinem jako częścią kultury, częścią sztuki, to jednocześnie możemy też się interesować i pielęgnować wiedzę na temat innych dziedzin. I dlatego interesując się filmem, możemy też się rozwijać pod względem literackim, pod względem malarskim, innych sztuk plastycznych, muzyki. Więc to naprawdę stwarza ogromne możliwości. I też takie było moje założenie, żeby ta książka była pewnym hołdem złożonym moim ulubionym twórcom filmowym. Literackim też, ponieważ chciałem tak może między wierszami się trochę do Prusta odnosić, który chyba najwyżej zawiesił poprzeczkę, jeżeli chodzi o moje jakieś takie oczekiwania względem literatury. Natomiast to znaczenie filmowców miało tutaj naprawdę, było ogromne. I dlatego też mogę w momencie powrócić do naszego pierwszego pytania, czy pierwszej odpowiedzi, że to, że książka powstała w takim okresie, to jest jakby jedna rzecz, to jest taka jakby czysto już taka fizyczna sprawa, że ona powstała, natomiast cały ten proces myślenia to jest jakby rezultat wielu, wielu lat i oglądania różnych rzeczy i też podawania ich analizie i interpretacji. Tak samo jak chciałbym stworzyć tę możliwość, że czytelnik jakby coś znajdzie dla siebie w mojej książce, tak samo oczywiście przez lata odnajdywałem siebie w innych dziełach sztuki. Grzegorz Sękala jest ciekawy, czy twoja książka, czy twój debiut to rozprawka z przeszłością związana z twoimi członkami, z członkami twojej rodziny, czy może wydarzenia są zupełną fikcją literacką i nie ma tutaj żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości? W 99% są fikcją literacką, zdecydowanie. Tak naprawdę jest tylko jedna scena, którą mógłbym uznać za rzeczywistą, znaczy, że miała miejsce, ją oczywiście tak opisałem, że tylko ja i druga osoba, która w niej uczestniczyła, wiemy, o co chodzi, tak powiem kolokwialnie. Mogę jedynie tylko zasugerować, że ona się rozgrywa na początku drugiego rozdziału. Natomiast cała reszta jest jakby wytworem wyobraźni. Oczywiście pewne moje przemyślenia, pewne moje doświadczenia zawarłem tej historii, ale nie w takim stopniu, abym mógł powiedzieć, że to jest niemal autobiograficzne. Nawet trudno było mi powiedzieć, abym pewnie jakimś takim pierwiastkiem autobiograficznym. Oczywiście pewne jakieś kwestie wrażliwości, którą starałem się tutaj przekazać, czy samo spojrzenie na sztukę i na kulturę jak najbardziej, to jest moje, że tak powiem. Natomiast tutaj powiązań z członkami rodziny, czy z moimi znajomymi, nie ma, poza wyjątkiem tylko tak naprawdę, jak powiedziałem, tej jednej sceny, ona rzeczywiście jest, że tak powiem, z życia wzięta, oczywiście też odpowiednio opisana, aczkolwiek no, dosyć wiarygodnie. Natomiast cała reszta, ja powiem tak, wiele rzeczy potrzebowałem jako pewien taki pretekst do tego, żeby się na dany temat wypowiedzieć, żeby go opisać. Tak samo na przykład ten punkt wyjścia, którym jest śmierć głównego bohatera. Czegoś szukałem, jakiegoś takiego prostego zagrania, prostego rozwiązania dramaturgicznego, które umożliwiłby mi nakreślenie tej drogi, żeby bohatera wypuścić w tę wędrówkę. No i stwierdziłem, że w sumie śmierć, nieważne czy tu, w tym przypadku mam ojca, nieważne jakiekolwiek po prostu osoby, też jest czymś uniwersalnym, bo dotyka każdego z nas. Więc na to się zdecydowałem, ale nie ma tutaj jakby absolutnie takiej potrzeby, żeby wiązać to bezpośrednio ze mną. Miłość do kina jak najbardziej, miłość do literatury, miłość do muzyki, pewnie to proszę śmiało. Natomiast pozostałe kwestie nie. Zresztą ja przyznam szczerze, że w zainteresowaniu różnymi dziedzinami sztuki zawsze, czy najbardziej interesowało mnie właśnie to, co nie dotyka mnie bezpośrednio w swoim życiu, tylko właśnie doświadczenia innych ludzi,
były dla mnie po prostu ciekawsze, ponieważ też są częścią tego świata, do którego przynależę, a jednocześnie nie dotyka mnie to bezpośrednio, przez co też może być to dla mnie trudniejsze do zrozumienia. I pochylając się nad tym, wierzę, że daję sobie możliwość na to, żeby bardziej to zrozumieć. Ale chyba zgodzisz się z tym, że no takim wspólnym mianownikiem twoim i twojego głównego bohatera, protagonisty Andrzeja, no jest taka pewna swoista wrażliwość i to obcowanie ze sztuką, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby taką książkę mógł napisać ktoś, kto, no kto nie jest nadzwyczaj wrażliwy, kto nie jest właśnie podatny na tą wrażliwość. Nie, absolutnie tak, tu się zgadzam. Czyli jeżeli dotychczas, a były takie pytania, co mnie bardziej łączy, to chyba ta kwestia wrażliwości. Wrażliwości na sztukę, też bym powiedział na ludzkie piękno, bo starałem się tutaj opisywać różnych bohaterów, zwłaszcza bohaterki, tak jak samemu postrzegam i jak najbardziej. Ale to tutaj dochodzimy właśnie do tych kwestii związanych bardziej z charakterem, a nie z doświadczeniami. Doświadczenia są rzeczywiście fikcją. Tak dlatego jak tutaj pan Grzegorz zapytał o tę przeszłość, to przeszłość, jeżeli chodzi o pewne kształtowanie wrażliwości, ale nie jeżeli chodzi o pewne zdarzenia z życia. Oczywiście one też mogą kształtować wrażliwość, ale wtedy wchodzimy już na to pole właśnie zainteresowań bardziej, a nie przeżyć czy relacji ze znajomymi, rodziną i tak dalej. Dlatego wrażliwość jak najbardziej, zamiłowanie do, czy miłość do kina, do literatury też, ale są też takie kwestie, które nas dzielą, jak na przykład zajmowanie się fotografią. Ja bardzo lubię oglądać zdjęcia, zresztą też starają się to w książce przekazać, ale nigdy za aparat, przynajmniej tak, nawet tak amatorsko, jak główny bohater, nie chwytałem. I też warcaby nie gram za tym. Są różnice, jak najbardziej. Ale muszę ci powiedzieć, że to jest takie właśnie też ciekawe obserwowanie tych poczynań Andrzeja, który fotografuje, patrząc z perspektywy XXI wieku i cofając się do tych czasów, kiedy aparat no, pełni no, niby tą samą funkcję, ale zupełnie innymi środkami, prawda? To zupełnie inne jakby środki tego przekazu były. Nie było to tak proste. Teraz pstrykamy zdjęcia praktycznie co chwilę i nie doceniamy tego, więc to rzeczywiście ta warstwa tej pasji do fotografii, zamiłowania do fotografii, no myślę, że jest dość mocno taka inspirująca i też zmusza do pewnej refleksji czytelników. To jest myślę, że takie bardzo ciekawe. A powiedz, bo ta wrażliwość mnie też interesuje, jak sądzisz, jak w dzisiejszych czasach jest z tą wrażliwością? Ta wrażliwość nadal jest w nas, czy trochę umiera? Jeżeli tylko mogę się odnieść do tej fotografii, bo chciałem wszystko powiedzieć kilka słów, to ja myślę, że generalnie i z fotografią, i z filmem doszło do pewnej redefinicji, że tak jak pani słusznie zauważyła, dzisiaj każdy z nas może zrobić zdjęcie w każdej chwili, tak samo jest z filmem, że dzisiaj nagranie kilkunastosekundowego nawet materiału już może być definiowane jako film, prawda? Więc to już nie jest ten termin związany z dziełem sztuki. To się bardzo, bardzo zmieniło i też no, trochę o tym też piszę w książce. Natomiast jeżeli chodzi o wrażliwość, ja przyznam szczerze, że może to trochę wybrzmiewa z książki, ale też w tym wywiadzie mogę to jakby podkreślić. Ja mam wielką mimo wszystko nadzieję, jeżeli chodzi o przyszłość, w ogóle jeżeli chodzi o świat. I choć z różnych stron można się dowiedzieć, że są takie spostrzeżenia, że dzisiaj ludzie tym się nie interesują, że są tacy i owacy i tak dalej. Zresztą właśnie w niedzielę też byłem na koncercie i pod barierkami usłyszałem mnóstwo różnych głosów starszych osób, że no dzisiaj już takiej muzyki nikt nie słucha. Ale okazuje się, że wcale nie, że wciąż jest dużo młodych ludzi, którzy właśnie po starsze rzeczy też sięgają. I myślę, że z wielkimi emocjami jest podobnie, że wrażliwość nigdy w społeczeństwie nie umrze. Ona może mieć takie momenty, w których jest mniej zauważalna, mniej odczuwalna, ale myślę, że to nie jest możliwe, że pewne wartości tak zupełnie obumarły. No, musiałby się zapewne jakiś taki kataklizm, jakaś zmiana taka diametralna w ogóle podejściu ludzi do świata i do nawiązywania kontaktów i pielęgnowania relacji międzyludzkich, żeby to się zmieniło, ale myślę, że trzeba trochę pozytywnie na to spojrzeć, że też mam wrażenie, że za dużo takiego utopijnego, takiego dekadenckiego spojrzenia. Zawsze jest jakieś takie światełko nadziei, że będzie lepiej i tak samo z kinem dużo osób twierdzi, że dawne filmy z XX wieku już są archaiczne, że do tego nikt nie będzie wracać. Kwestią jest pokazanie, że one w ogóle istnieją. Ja mogę o tym najlepiej powiedzieć, ponieważ prowadzę zajęcia dla licealistów, którym pokazuję starsze tytuły, naprawdę jeszcze z epoki kina niemego. I oczywiście na początku jest szok, że takie rzeczy istnieją, ale później spotykam się z pytaniami, gdzie to można obejrzeć.
I to jest coś po prostu fantastycznego, więc zamiast jakby zastanawiać się nad tym, czy dane wartości, czy dane cechy, różne postawy w życiu ludzi umierają, po prostu starajmy się, żeby to jakby upowszechniać, żeby to cały czas podtrzymywać. Dlatego myślę, że wrażliwość cały czas w społeczeństwie będzie. Zresztą chyba nie wierzyłbym też w swoją książkę, gdybym zakładał, że tej wrażliwości już nie ma. Że ją napisałem z nadzieją, że przynajmniej jedna osoba, a gdzieś tam po cichu pewnie, że więcej, po prostu to do ręki tę książkę weźmie i się spodoba. I na razie dotychczasowe recenzje pokazują, że tak jest, więc myślę, że to też jest dowód na to, że wrażliwością w społeczeństwie jest i po prostu starajmy się, żeby ona była. I ja myślę, że przetrwa. To bardzo optymistyczne słowa, które nam tutaj zapodajesz. I rzeczywiście, ja sobie oczywiście pozwoliłam przejrzeć recenzję, no bo książka miała premierę w kwietniu, więc no, minęło już parę ładnych miesięcy. No i rzeczywiście czytelnicy doceniają twoją książkę, doceniają tą wielopłaszczyznowość, tą pewną linearność czasową, więc myślę, że rzeczywiście jest to budujące, tym bardziej, że to debiut. Ale właśnie a propos debiutu, Grzegorz Nykala ma pytanie, bo pyta się, czy nie bałeś się debiutu w gatunku literackim, który jednak w jego odczuciu jest w Polsce mniej popularny niż typowe komercyjne gatunki, jak romans, erotyk, czy na przykład kryminały, no bo to jest, Kryzys to taka powieść psychologiczna, mocna taka proza psychologiczna moim zdaniem. To prawda, ale tutaj musielibyśmy wrócić do tego, co pani redaktor powiedziała na samym wstępie, czy tej kalkulacji, czy w zasadzie tego, czego staram się unikać. Dla mnie było najważniejsze to, aby być przede wszystkim szczerym, czyli pisać tak, jak czuję i to jakby też czego potrzebuję jako osoba, która chcę coś wyrazić. I oczywiście, że mógłbym założyć, że napisanie kolejnego kryminału w Polsce, który gdzieś tam na fali skandynawskiego też zyskuje swoją cały czas coraz większą popularność, czy erotyku, który również jest niezwykle popularny u nas gatunkiem, może stworzyłoby większą szansę na to, żeby dotrzeć od razu do większego grona czytelników i po prostu no, szybciej jakby zapracować na swoje nazwisko i tak dalej. Ale wiedziałem, że będę mieć wtedy poczucie, że właśnie, że kalkuluję, że nie jestem szczery i że to nie do końca będę ja. Nie chcę też, żeby było wątpliwości, iż te gatunki neguję w jakikolwiek sposób. Tak nie jest. Joe Alex czy Nowel Maciej Słomczyński jest w ogóle jeden z moich ulubionych pisarzy i bardzo wielu mu zawdzięczam. I swego czasu czytałem wszystkie, które te polsko-brytyjskie kryminały zostały u nas opublikowane. Bardzo też lubię Grishama, więc to też nie jest tak, że te gatunki nie są dla mnie ważne, ponieważ są. Tylko, że to jest tak, że pewne rzeczy do pewnej rzeczy człowiek jednak właśnie ze względu na tę wrażliwość jest im bliższy. I też myślę, że trzeba rozgraniczyć bycie czytelnikiem albo widzem od próby bycia twórcą. I że w momencie, gdy pochylamy się nad swoim tekstem, no to jednak rzeczy trzeba pisać tak, czy warto, żeby pisać tak, jak się najbardziej czuje, czy zgodnie z tym, co najbardziej człowieka interesuje, w czym czuję się też być on najmocniejszy. Ponieważ myślę, że tak jak jestem w stanie docenić świetnie skonstruowaną kryminalną intrygę, tak nie wydaje mi się, że może się mylę, no nie próbowałem, ale nie wiem, czy byłbym w stanie tak dobrą napisać. I tak samo z innymi gatunkami. Nie wydaje mi się, że byłbym w stanie napisać świetną książkę przygodową, chociaż wychowałem się oczywiście na Szklarskim, w jego wszystkich tomkach, czy na Bagdaju. Dlatego myślę, że najważniejsza jest ta szczerość, uczciwość. Trzeba mieć oczywiście świadomość tego, jaki jest rynek literacki, które gatunki są najpopularniejsze, ale też mogę wrócić do poprzedniego pytania i tej wiary człowieka. Czy to jest tak, że pisanie kolejnego kryminału z jednej strony będzie wpisaniem się w pewien trend i spełnianiem oczekiwań czytelników, publiczności, ale z drugiej nie dajemy też możliwości na to, żeby spróbować czegoś innego, nie proponujemy czego innego. Więc miałem nadzieję, że może jeżeli wyjdę ze swoim utworem, to osoba, która na co dzień sięga po kryminały, bo są popularne i są dobre, i są świetne, są ważne, potrzebne, może też dobrze czas spędzić przy takiej lekturze. Dlatego nawet jeżeli to nie będzie bardziej popularne, jeżeli nasza rozmowa jest ostatnią, czy w ogóle Legimius będzie ostatnim takim momentem, w którym promuję swoją książkę, to trudno, zaakceptuję to, ale będę przynajmniej sobie takie przekonanie, że postąpiłem szczerze i zgodnie ze swoim systemem wartości, tak bym powiedział.
ostatnia rozmowa, czy ostatnie spotkania autorskie, czy to stacjonarne, czy właśnie online'owe. Ale właśnie w temacie spotkań autorskich muszę też Cię tutaj podpytać o pewną rzecz, bo Andrzej jest wykładowcą oraz pisarzem, no i nie przepada za bardzo za spotkaniami autorskimi. A jeśli Państwo zastanawiacie się dlaczego, to ja mogę to oczywiście zdradzić, ponieważ uważa, że one są no, pozbawione konstruktywnej krytyki, nie ma tam no, takiej szansy na ten dialog taki właśnie z krytyką, która no, jest tak naprawdę podstawą też rozwoju w pracy. No więc ja Cię muszę zapytać, jesteśmy na spotkaniu, ponieważ tak, w kryzysie mamy niedopowiedziane wątki, mamy otwarte zakończenie, nie jest tego trochę za dużo. Ja muszę przyznać, że no, chciałabym wiedzieć więcej jednak o Andrzeju, jak się zakończyła jego historia. No nie mogę tutaj zdradzać zbyt dużo samej fabuły, no, z pewnością wiesz o co mi chodzi. No jest tego sporo i otwarte zakończenie, niedopowiedziane wątki, no sporo, naprawdę sporo. Myślę, że to może być takim też zarzutem, jeśli chodzi o no, taką czytelniczą wrażliwość i to, czego my oczekujemy po dziele literackim, właśnie na miarę takiej literatury pięknej. Oczywiście, że tak. Ja myślę nawet to, co dotychczas, o czym sobie dotychczas powiedzieliśmy, chodzi o tej konwencji teatralnej, o tej wrażliwości, to też może być mankamentem. Jak najbardziej jestem tego świadom, że mówić tutaj o pewnych zaletach, ale jakby w rozmowie z zupełnie inną osobą, czy przy towarzystwie innych osób moglibyśmy rozmawiać o tym jako wadach. Otwarte zakończenia. Ja powiem tak, starałem się też na początku książki trochę nakreślić czy zapowiedzieć pewną strukturę, formę tej powieści. Te pierwsze kilka stron, kiedy tak trochę takim, nie chcę powiedzieć kulturoznawczym, bo ja bardzo nie lubię tych przyrostków, znawstwo. Mnie bardzo drażni, ponieważ co to właściwie znaczy, że ktoś jest znawcą czegoś. Tak? Ja mam ten tytuł filmoznawca, ale nie chodzi o to, że jestem filmoznawcą. Więc tego staram się unikać, ale wiem, że w obiegu społecznym ten termin obowiązuje, więc powiedzmy, że ta refleksja kulturoznawcza, która jest i dotycząca też struktury dzieła filmowego i relacji pomiędzy filmem a odbiorcą, to chciałem w tych kilku stronach właśnie zapowiedzieć, że mniej więcej książka ma właśnie taką strukturę, kiedy pewne luki w historiach trzeba też uzupełnić właśnie tym intelektem odbiorcy, że musimy pewne rzeczy sobie dopowiedzieć. Tak samo jak to ścieranie się rzeczywistości czy snu zjawą. Prawda? Świadomie tutaj poprosiłem nawet na etapie redakcji, żeby absolutnie żadnych gwiazdek, żadnych wcięć nie robić pomiędzy właśnie tymi scenami, które są snem, a które są powiedzmy rzeczywistością, właśnie żeby uzyskać taki w miarę naturalny efekt, żeby to było takie właśnie przejście, jak jest rzeczywistość, żeby też nie było do końca wiadomo, co jest tam, a co jest już jakby tą zasadniczą częścią akcji. Dlatego otwarte zakończenia, czy ich jest za dużo? Pewnie tak, ale nigdy też nie wiadomo, co będzie uznane za pozytywne, w sensie za otwarte zakończenia, co jest zamknięte. Zmierzam do tego, że po drodze chciałem pozostawić mu te takie luki, ponieważ trudno mi było przewidzieć, przed która z postaci będzie dla czytelnika ciekawsza, jeżeli chodzi o tę nieoczywistość. Mam na przykład postać Anny, która tutaj chyba najwięcej takich głosów zebrała, jest najciekawsza i do niej czytelnicy najczęściej się odwołują. I myślę, że gdybym wytłumaczył jej przeszłość, tak było, że wskakowała na ławę, to by to zostało to obdarte z tajemnicy. Zresztą nawet miałem rozmowę z jedną z czytelniczy, która powiedziała, że jeżeli miała powstać kontynuacja kryzysu, to żeby właśnie opisać historię Anny. I z jednej strony zgodziłem się z tym, że z punktu marketingowego pewnie byłoby dobrym zagraniem, ale właśnie nie byłoby z takiego czysto narracyjnego, że to by było odebranie tej tajemnicy postaci. I tutaj jest jakby takich kilka faktycznie momentów, może za dużo, ale trudno mi też było naprawdę przewidzieć, w których momentach czytelnik poczuje się usatysfakcjonowany, że coś zostało wyjaśnione lub nie. Choćby relacja głównego bohatera z ojca, bo o to też niektórzy pytali i przyznam szczerze, że moje wytłumaczenie często się spotyka z pozytywnym odbiorem, a mianowicie nie zależało mi na tym, aby tworzyć kolejną, już taką i w polskiej literaturze, i w polskim kinie spotykaną, taką już patologiczną kolejną historię, pokazującą jakby trudy natury społecznej, rodzinnej itd., kolejny jakiś taki tworzy dramat, tylko żeby to był właśnie taki tylko pretekst do tego, żeby podjąć pewne tematy, ale tu nie ma absolutnie żadnego znaczenia, co się wydarzyło w przeszłości, po prostu jest pewien fakt, tak? Coś się wydarzyło, jest jakiś problem, jest jakaś skomplikowana relacja, ale dla istoty tej historii i to, żeby coś z niej, tak powiem, w cudzysłowie wynieść,
nie jest istotne to, żeby akurat ten wątek zgłębiać. Tak samo starałem się unikać takich oczywistych zagrań, jeżeli chodzi o pod kątem budowania emocji. Czyli w mojej powieści praktycznie w ogóle nie ma płaczu, nie ma krzyku, czyli takich tanich środków. Wiem, że to jest już coś wyeksploatowanego, że trzeba trochę w inny sposób spróbować wzbudzić widzu emocje. Może właśnie tą wrażliwością, której podobno już nie ma. Więc żeby starałem się, powiem szczerze, że trochę eksperymentować, ponieważ no, tak myślę, że ta powieść jest trochę eksperymentem, choćby to połączenie takiej refleksji kulturoznawczej z taką zasadniczą częścią akcji. I te otwarte zakończenia w nadmiernej liczbie, ale też można potraktować jako pewien eksperyment. W większości to się podobało, a jeżeli są jakieś wątpliwości, to zawsze też ja chętnie o tym porozmawiam, którzy mi zadawali pytania, ja chętnie w dosyć rozbudowany sposób, bo tam faktycznie jest wiele różnych powiązań między tymi wątkami i też oczywiście między innymi dziełami sztuki, bo też trzeba powiedzieć, że ta powieść to jest pewna taka gra intertekstualna, jest dużo różnych odniesień, ale myślę, że też dzięki temu jest szansa na to, że jakby lektura tej książki wykroczy poza taki czas, w którym rzeczywiście trzymamy ją i gotujemy. To tak jak właśnie z filmem, że istotne jest to, żeby myśleć o tym po wyjściu z kina, żeby to nie było tylko te 2 godziny spędzone na sali kinowej, żeby ten seans potrwał dłużej, żeby to było dalej analizowane, interpretowane. I chciałbym, żeby z tą książką było podobnie, a wierzę, że właśnie ta mnogość otwartych zakończeń stwarza na to szansę. No zdecydowanie tak jest, bo my czytelnicy też lubimy tak, jesteśmy troszkę tak przyzwyczajeni do takiej pewnej wygody, lubimy mieć wszystko podane na tacy, wiedzieć co, jak, kto z kim, dlaczego, po co, a u ciebie tak nie jest, u ciebie trzeba jednak właśnie wykreować sobie w głowie prawdopodobny scenariusz i to jest myślę, że też takie no intrygujące, no i mocno też inspirujące, ale wspomniałeś wcześniej o tej sekwencji snów, która mnie też bardzo mocno zaintrygowała. Pokazujesz tam sen jako taką namiastkę drugiego życia, albo też fragment śmierci, która tak naprawdę każdego z nas dopadnie prędzej czy później. Czy to taki trochę element realizmu magicznego w tej książce? Zgodzisz się z takim stwierdzeniem? Myślę, że częściowo tak. Myślę, że można byłoby tak to ująć. Na pewno jest ważna ta kwestia śmierci. Rzeczywiście ten bohater jakby z tej drugiej linii czasowej, można by nawet tak to powiedzieć, tej drugiej rzeczywistości, oczywiście jest on takim symbolem na pewno śmierci, czy też no, pewną taką postacią, która też swoją historią zapowiada to, co się może później wydarzyć. Też tymi snami chciałem jakby zasugerować interpretowanie pewnych rzeczy, na przykład mamy tam odniesienia do średniowiecza, do kultury ascezy, no to też to jest zawarte w tych snach. Też są takie momenty, w których nie do końca wiadomo, czy coś się ma z rzeczywistością, mam na przykład scenę tam wędrówki czy podążania za Anną do ruin. Ja tam przyznam szczerze, że specjalnie, teraz może już nie mam na to czasu, specjalnie są takie warunki na to, ale ja tam jest kilka po prostu takich momentów, w którym właśnie chciałem podać tą wątpliwość i można tam rzeczywiście bawić się w taką interpretację, że mamy oznaki tego, że to było snem, ale też, że to jednak się wydarzyło naprawdę. Później też to jest na etapie dialogu. Więc te sny, chciałem też na to zwrócić uwagę, że no sny są bardzo ważną częścią naszego życia. Czasami sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy. Pewne rzeczy podświadomie, bo pewne rzeczy podświadomie myślimy, pewne rzeczy podświadomie robimy, a one też wynikają z naszych snów. Poza tym myślę, że to jest wciąż taka też część ludzkiego umysłu, która wciąż pozostaje wszystko niezbadana. Nawet jeżeli Freud napisał o tym temat mnóstwo, to i tak to jest wciąż bardzo takie enigmatyczne, mistyczne, bym powiedział. I dlatego chciałem w te takie elementy wpleść, ale też zgodzę się z jednym z pierwszych w ogóle czytelników, nie recenzentów, co po prostu czytelników, który stwierdził, że dla niego sny są często, i tak najbardziej szanuję takie zdanie i rozumiem, są często takim jakby prostym rozwiązaniem. Na tej zasadzie, że jeżeli coś tam o czymś chcemy opowiedzieć, jest to symboliczne, to najłatwiej wtedy uciec się do snu. I rzeczywiście ja rozumiem w pełni zdanie i rozumiem, rozumiem, że w momencie to może być też jako mankament, tak to wada, więc jako wada tej książki. Tutaj jak najbardziej wykazuje pewną aprobatę, akceptację takiego zarzutu, bo już faktycznie ze snami tak jest, dlatego istotne jest to, żeby one zostały jednak wpisane w tę historię, żeby miało to jednak silne powiązanie. Ja starałem się to zrobić choćby poprzez tę postać śmierci, no, żeby to było jednak połączenie jednego z drugim, żeby te dwie linie się ze sobą
uzupełniały. I to prowadzę tak naprawdę no, do samego końca, ponieważ w ostatnim rozdziale też mamy, to dość krótki, ale też jest sen, który no, też mam wrażenie, że udało mi się tutaj tą taką logikę pewną zachować. Wierzę również, że te sny nie dominują mimo wszystko na tą główną warstwą fabularną. Też nie chciałem, żeby zdominowały to, żeby to też nie były tym wiodącymi wątkami. Dlatego starałem się tak odpowiednio wyważyć. Nawet sobie rozpisałem, że jeden sen na dwa rozdziały, żeby to też jakoś tak odpowiednio wyważyć. I no, mam nadzieję, że ten efekt udało mi się osiągnąć. No ja ci muszę powiedzieć, że wydaje mi się, iż w ogóle na tym, że sen i jawa nachodzą na siebie i łączą się ze sobą i gdzieś tam stykają ze sobą, no jest dosyć trudne. To nie jest taka wcale łatwa sprawa, więc myślę, że to jak najbardziej ci się udało pokazać w książce. A Grzegorz Sękala jest ciekawy, czy kryzys wywoła skrajne emocje, czy może jest receptą na wyjście ze wspomnianego kryzysu. To może od razu trochę rozbudujmy to pytanie. Czym w ogóle jest kryzys? Jaki jest tytuł symboliczny? Jaka jest symbolika tytułu? Oczywiście nie zdradzając zbyt dużo z fabuły. Tak, to znaczy ja zacznę od tego, o czym nawet niedawno w jednym z wywiadów mówiłem, to też myślałem tutaj bardzo ważne, żebym powtórzył, że kryzys generalnie jest takim terminem, który ma takie pejoratywne znaczenie, czy przywodzi na myśl coś negatywnego, chociaż nawet jest związany z regresem, a moim zdaniem kryzys należy obrócić jako oddanie czegoś w wątpliwość i teraz albo będziemy dotychczasowe pewne wartości, jeżeli na przykład to wartości kontynuować wyznawanie ich, albo bierzemy zupełnie inny kierunek. Może być lepszy, gorszy. Niekoniecznie kryzys musi oznaczać coś złego. Uważam, że to jest po prostu taki pewien moment, w którym dochodzi do analizy pewnych rzeczy, do zwątpienia, ale może to przynieść jak najbardziej rozwój, że możemy dzięki temu pewne rzeczy lepiej zrozumieć, nazywam się sensowniejszy, możemy w coś jeszcze bardziej uwierzyć. A jeżeli odejdziemy od tego, no to znaczy, że idziemy też w stronę uczciwości, w stronę szczerości, także teraz będziemy podążać tak, jak czujemy na ten moment. Dlatego powiedziałbym, że nie chodzi o to, żeby wyjść z kryzysu. Ja myślę, że chodzi o to, żeby po prostu albo utwierdzić się w pewnych przekonaniach, albo nabrać tych właściwych, aktualnych, bo tak bym powiedział, że kryzys się wiąże z pewną zmianą, z pewnym dojrzewaniem. I tak bym na to spojrzał. Jeżeli chodzi o sam tytuł, to mnie zależało przede wszystkim na to, żeby tytuł był zwięzły. Zauważyłem taką zależność, że sprawdzają się te tytuły, które są zbudowane z jednego lub dwóch wyrazów. W naszym przypadku gier planszowych czy gier wideo. Często jest tak, że zagrajmy w to i w to. To jest bardzo takie no, ułatwiające w rozmowie. I tak samo myślę jest tytułami książek czy filmów. Tylko zależało na to, żeby to był jeden wyraz, takim, którym łatwo jest po prostu operować w takim obiegu społecznym, bym powiedział. Były oczywiście propozycje ze strony wydawnictwa, żeby trochę może ten tytuł jednak zmienić, ale odpowiednio jakby argumentowałem też swoją decyzję. Poza tym, tak jak powiedziałem, no wcześniej napisałem już ten scenariusz filmowy, który też wysłałem do różnych miejsc, więc a tam jak najbardziej jest kryzys, więc też wolałem, żeby jednak została zachowana pewna spójność pomiędzy tymi dwoma tekstami. No nie da się ukryć, że w ogóle to słowo no, w obecnych czasach, w ostatnich miesiącach jest bardzo często powtarzane na różnych płaszczyznach życia społecznego i naszego też również prywatnego, ten kryzys, więc udało ci się trafić z tytułem, jeśli właśnie chodzi o twój debiut. A Grzegorz Sękala jest ciekawy, czy książka jest przeznaczona do żeńskiej grupy czytelniczej, czy również męska grupa czytelnicza, da się porwać historii, którą przedstawiasz? Znaczy, to jest myślę o tyle ciekawe, że no, wiadomo, jako mężczyzna to pisałem i jest to jakby taki męski głos, ale z dotychczasowych recenzji można wnioskować, że i przeczytało, i też chyba lepiej się tych historii odnajdują osoby, czytelniczki płci żeńskiej. Takie mam wrażenie. Poza tym jedna nawet z recenzentek napisała, że wykazałem takie zrozumienie kobiecej natury, czy jakoś tak zostało to jedno, że zgłębiłem jakby taką pewne wnętrze kobiet. No oczywiście wynika to z tego, że dużo jest postaci kobiecych w tej książce, a nawet jeżeli jest liczbowo porównywanie tyle co męskich, to pewnie więcej uwagi po prostu poświęcam
postacią kobiecym. Natomiast na to jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi nie mam, bo to też po prostu zależy, ile osób, jak płciowo sięgną po tę książkę. Musiałbym poznać wszystkie odpowiedzi, wtedy można byłoby postawić jakąś teorię, nie mówiąc o tezie. Na pewno pisząc nie zakładałem, czy nie określiłem jakiejś grupy docelowej i pod względem wiekowym, i pod względem doświadczeniowym, pod względem płciowym i tak dalej. To było tak jak powiedziałem na początku, starałem się, żeby to było w miarę uniwersalne. Więc wierzę, że ta książka może się spodobać zarówno panią, jak i panu. Ja myślę, że tutaj słowem kluczem do określenia targetu tej książki jest po prostu wrażliwość. I to myślę, że tak właśnie definiuje grupę docelową. A Emilia Walczak pisze, że miło się ciebie słucha, ale nie zna twojej twórczości, więc jak zachęcisz czytelnika, żeby sięgnął po twoją książkę, po twój debiut? To jest bardzo trudne pytanie zawsze dla pisarza. A odpowiedź jaka jest trudna? Znaczy sformułowanie odpowiedzi jakieś trudne. No właśnie. Ja powiem tak, Pani Emilio, jeżeli Pani tutaj od 49 minut jest z nami, albo nawet mniej, to znaczy przynajmniej kilku nawet minut, jeżeli Pani jest z nami, jeżeli Pani się miło słucha, to ja myślę, że niewiele potrzeba do tego, żeby Pani się miała podmiot. I po prostu proszę o to, żeby Pani to zrobiła, tak powiem. To ze strony autora będzie taka prośba. Jeżeli Pani tutaj tak ładnie napisała, że miło się miło słucha, co jest dla mnie bardzo budujące, to tak z początku jest to moje takie pierwsze wypowiadanie się w takiej formie audiowizualnie na temat książki, więc oczywiście emocji jest bardzo sporo. Powiem tak, nie mogę obiecywać, że ta książka się Pani spodoba, bo tutaj jakby nie chcę też mówić, że proszę czytać, bo to jest super treść i po prostu będzie Pani zachwycona. Nie, mogę jedynie po prostu uprzejmie zachęcić do tego, że skoro dobrze się mi słucha, to może tak samo będzie mi się dobrze czytało i żeby Pani może o tym chciała się przekonać. Tak po prostu. A na pewno bardzo dziękuję już za samą taką myśl, że może warto tę książkę przeczytać. Tym bardziej, proszę Państwa, że na wirtualnej półce Legimi książka jest, można sobie zajrzeć, przeczytać pierwsze strony i zobaczyć, czy rzeczywiście ta energia między dziełem a Państwem jest. Także czytajcie. A również Iwona Nikodemska jest ciekawa, czy jak zaczynałeś pisać tę książkę, to od razu znałeś jej zakończenie. Czy wiedziałeś, jak potoczą się losy Andrzeja i co tam go spotka w jego podróży życia? Nie, zdecydowanie nie, dlatego że nawet sam scenariusz, który najpierw powstał, w ogóle to nie było tak, że pisałem od pierwszej sceny. Czy tam w ogóle zacząłem od odpisu bohaterki, która się pojawia, to jest taka postać epizodyczna, od niej zacząłem. Napisałem tak kilka zdań. I następnie doszedłem skończył, no dobrze, no to teraz muszę jakby do tego dorzucić całą fabułę. I dopiero wtedy to się tak naprawdę zaczęło. Więc nie, absolutnie nie miałem pomysłu, miałem takiej wizji tego, jakie będzie zakończenie. W pewnym momencie oczywiście to przyszło, jak wymyśliłem ten motyw, który tam jest, nie chcę teraz zdradzać, motyw ze świecą, może tak powiem, to oczywiście sięgnąłem od razu do przyszłości, że tak powiem, i wyobraziłem sobie, że okej, no to może w ten sposób to zakończę. Natomiast, tak mówię, jak zacząłem to pisać, to najpierw było stworzenie pewnej bohaterki i dopiero później powstała charakterystyka i głównego bohatera, i motyw, ten punkt wyjścia, czy ten motyw śmierci i tak dalej, więc geneza powstawania tego jest zupełnie inna. Ja ci muszę powiedzieć, że w ogóle podczas czytania Kryzysu uzmysłowiłeś mi pewną rzecz, chodzi mianowicie o taki paradoks, który właśnie pokazałaś na łamach tej książki, że my w życiu chcemy zaznać szczęścia, cały czas ciągniemy do tego, żeby to szczęście rzeczywiście osiągnąć, ten stan szczęścia, a w sztuce to, co pozytywne, ma mniejszą siłę oddziaływania. Rzeczywiście tak jest. To jest taka prosta rzecz, ale jednak my sobie nawet z tego sprawy nie zdajemy. Naprawdę, takie myśli, proszę Państwa, odnajdziecie właśnie na łamach Kryzysu. Ja myślę, że to wiele prostych rzeczy stwierdziłem, bo też o to chodziło, żeby to była taka treść, którą można zrozumieć i żeby też każdy by mógł się w niej odnaleźć. Ja sam to widzę po sobie, że w kinie, w literaturze gra interesuje mnie właśnie takie trudniejsze, bardziej skomplikowane, czy psychologicznie, czy emocjonalnie rzeczy. Mam w życiu z oczywiście takim prywatnym, zawodowym uczuciem, tak jest zupełnie inaczej, ale myślę, że to też o to jakby chodzi w obcowaniu ze sztuką, żeby właśnie móc dotykać tych problemów, które na szczęście człowieka nie dotyczą w życiu codziennym, ale które są jednak ważne. I też nigdy nie wiadomo, kiedy z danym problemem
się będziemy musieli zmierzyć. Oby tak nie było, ale warto by mieć na uwadze, że życie jednak nie jest różowe, albo nie zawsze będzie różowe i prędzej czy później jakiś problem może się w życiu pojawić. Dlatego nie chodzi o to też, żeby tutaj się jakby katować i samymi smutnymi rzeczami się interesować, ale jakby zachować taką świadomość, że na świecie jest też mroczniej, jest też smutniej. Dzięki temu jakby właśnie interesując się tym, możemy też się przygotowywać na nasze doświadczenia z danymi problemami, no tak jak właśnie z tematyką śmierci chodzi. Także to jest ta kwestia, którą człowiek świadomie lub nie, ale stara się przez wiele lat wybierać, a później jest niestety szok, jest niestety smutek i warto myślę mieć gdzieś tam z tyłu głowy, bo też dzięki temu nasza teraźniejszość myślę będzie bogatsza. Tak jest z tymi relacjami z ludźmi, to chciałem tutaj najbardziej też przekazać, że nie chodzi o to, żeby myśleć o śmierci, ale wiadomo, że kiedyś ludzie, którymi się otaczamy, którzy nas otaczają, kiedyś oni odejdą, mówię tu zwłaszcza o starszym pokoleniu, więc naprawdę miejmy to na uwadze, ale w takim pozytywnym znaczeniu, że korzystajmy z tych kontaktów teraz, póki jest na to możliwość, żeby później niczego już naprawdę nie żałować, żeby nie mówić sobie, że można było jakoś inaczej postąpić i tak dalej. Korzystajmy z tego, że są teraz ku temu możliwości. No właśnie, a ze śmiercią związana jest nieodłącznie wiara i religia, którą również Państwo i ty pokazujesz w swojej powieści, że właśnie wiara i religia są takim silnym tematem tabu. Jak sądzisz, dlaczego nadal boimy się albo wstydzimy się o tym rozmawiać? Myślę, że to jest jeden z bardziej takich intymnych tematów, bardzo takich osobistych, który rzeczywiście, ja myślę, że to jest o tyle problem, że trudno w przypadku tego tematu postawić tezę, że to jest, wszystko się opiera na teoriach. I to teoria często są bardzo skrajne, często są silnie, w takiej silnej opozycji. I myślę, że skoro nie ma jakby takiego rzeczywistego jakby poparcia dla danej tezy i tak naprawdę wszystkie strony mają i mają rację i mogą się mylić, bo to wiadomo jak stwierdzić. Przez to też trudno mówić tu o takiej zdrowej dyskusji, ponieważ jaka tu może być wymiana poglądów. Ja starałem się w powieści taką dyskusję przynajmniej spróbować nakreślać, zderzają ze sobą różne przeświadczenia, różne poglądy, jednocześnie nie opowiadać się wyraźnie po której ze stron. Wiadomo, że w jednej scenie może być bardziej jakby szala przychylona w jedną stronę, w innej scenie już będzie w drugą. Natomiast nie zawsze zależało na tym, żeby przede wszystkim po prostu zachęcić do dyskusji, do myślenia. Nie chodzi też o to, żeby stawiać właśnie tezę, tylko żeby po prostu starać się rozpatrywać różne rzeczy i też nabrać pewnego szacunku dla poglądu odmiennego niż ten, który my mamy. I też chciałem pokazać, że można naprawdę w taki rozwijający sposób na ten temat rozmawiać, bo religia czy wiara, ja bym bardziej mówił jednak o wierze, bo myślę, że w powieści jest bardziej większe znaczenie ma sama wiara niż religia, bo odchodzę jakby tutaj od takiej religii w znaczeniu chrześcijańskim, kościelnym. Zdarzają się tam pewne wzmianki, ale generalnie skupiam się tutaj na wierze. I czy nam to się podoba lub nie, jest to część naszej kultury. I na poziomie nie tylko chodzimy o taki poziom duchowy, ale też jakby poziom kulturalny. Różne dzieła sztuki, które powstały, prawda, obiekty turystyczne i tak dalej. Są częścią naszej kultury, są częścią naszej rzeczywistości. I też chciałem o tym właśnie zachęcić do takiego, do rozmawiania o tym, ale właśnie w sposób, czy w znaczeniu właśnie takim kulturalnym. Poza tym, co też często w rozmowach z recenzentami podkreślam, tę historię możemy na takich dwóch poziomach rozpatrywać. Mamy ten taki poziom czysto ludzki i ten poziom religijny. No, sama ta śmierć ojca może być, więc wszelkie te wątki, które się w wyniku niej rozgrywają, można interpretować na takim poziomie fizycznym, biologicznym i też na poziomie duchowym, religijnym. Sam tytuł też do kryzysu się odnosi i do kryzysu sztuki i do kryzysu ogólnie ludzkości, no bo mamy pewną taką wizję końca świata, prawda? No i też do kryzysu wiary, więc to też jest jakby bardzo, bardzo istotne, ale na pewno tak jak w tej książce poruszam tematy i filmowe, i literackie, i muzyczne, i związane z ludzkimi jakimiś biologicznymi sprawami, tak też uznałem, że no wiara jest na tyle ważną częścią naszej kultury, naszej,
naszej egzystencji, że warto też jej poświęcić przynajmniej kilka wątków. A Iwona Nikodemska jest ciekawa, czy łatwiej kreowało ci się postacie męskie czy kobiece, bo w końcu jesteś mężczyzną i myślisz jak mężczyzna. Powiem tak, na pewno przyjemnie się pisało postacie kobiece, to na pewno. Zresztą no mogę powiedzieć, że od tego się zaczęło, ponieważ ten scenariusz zacząłem pisać po tym, jak trafiłem na taką pewną fotografię, na której była obecna pewna właśnie kobieta, młoda dziewczyna i sobie zamarzyłem, że napiszę dla niej rolę filmową. Od tego właśnie się zaczęło i to była oczywiście ogromna przyjemność pisania tej postaci, wymyślanie. A później trzeba było no, w ciągu rzeczy też trochę postaci męskiej dorzucić. Jednak nie jestem jakby amodowarem, żeby tworzyć kino tylko skupiające się na kobiecych postaciach. Wydaje mi się, że nie chodzi, że łatwiej, tylko że przyjemnie mi się jednak opisywało postacie kobiece. Ale no to pewnie dlatego, że z satysfakcją pisałem, opisywałem je i to było dla mnie po prostu przyjemniejsze. Nie wiem, czy łatwiejsze, ponieważ opisać kobiety wcale nie jest prosto, a na pewno nie tak, żeby to było, jakby powiedział, takie wiarygodne, żeby to nie było jakby stawianie pomnika, tylko żeby rzeczywiście starać się to w pewien taki naturalny sposób opisać. Wierzę, że mi to się udało, ale nie wiem, to już jest wyłącznie kwestia odbioru. Natomiast jeżeli chodzi o postaci męskie, to może też wydaje mi się, że przez to, że jestem mężczyzną, to też wydaje mi się te postaci męskie nieciekawe. Że to, co jakby jest niebezpośrednio związane ze mną, wydaje mi się interesujące i też dlatego z takim większym zaciekawieniem starałem się to opisać. A poza tym też myślę, że postaci męskie w tej powieści są chyba mniej ciekawe. Może rzeczywiście trochę mi się to trudniej pisało, ale niekoniecznie, powiem tak, może niekoniecznie problemy, które z którymi te postaci męskie się spotykają, czy z którymi się borykają, są mniej interesujące, bo myślę, że tam no, kilka, mam nadzieję, że takich wątków będzie, które rzeczywiście dają do myślenia. A poza tym też myślę, że w mojej powieści trochę jest tak, że postacie męskie są bardziej, będzie takie przyziemne, że kobiece są jednak, nie sobie, że metafizyczne, ale są takie bardziej, są bardziej marzycielkami, są bardziej właśnie bardziej ukierunkowane na kontakt ze sztuką, a postaci męskie są, ich problemy są bliższe takim, powiedział, tematom bardziej społecznym. I myślę, że to też jest taka ważna kwestia, którą tutaj, o której mógłbym powiedzieć, ale jednocześnie też chcę powiedzieć, że podczas pisania się na tym nie zastanawiałem, że po prostu tworzyłem kolejne postaci i przypisywałem im dane wątki, ale nie miałem takiej refleksji, czy coś jest tutaj łatwiejsze, czy trudniejsze. Na pewno przyjemnie się pisało o kobietach, bez wątpienia. Ja ci muszę powiedzieć, że dla mnie kobiety, te kreacje, które wykreowałeś, są takie bardziej eteryczne, biorąc pod uwagę no, właśnie męskie postacie i kobiece, ale to taka moja subiektywna uwaga. Ale wspomniałeś wcześniej właśnie o muzyce, bo sporo też uwagi w tej książce poświęciłeś muzyce, są fragmenty na przykład występów na scenie, czy również granie na fortepianie. No a oczywiście znając twoją biografię, wiemy, że każdego dnia słuchasz przynajmniej jednego albumu muzycznego, będąc przekonanym o tym, że twórczość zespołu poznaje się dopiero po zgłębieniu kompletnej dyskografii. Wow! Muzyka jest dla ciebie bardzo istotna? Oczywiście. No, ja przyznam się, że codziennie słucham przynajmniej jednego albumu muzycznego. Mam taką drogę do pracy tutaj w Warszawie, że godziny mi to zajmuje z przesiadką tramwaj plus metro, więc mam ten czas, żeby przysłuchać i droga powrotna również. Ja jestem bardzo daleki od oceny zespołu na podstawie singli, na podstawie tego, co leci w radiu. Pomijam takie audycje autorskie, to jest oczywiście co innego, ale one zazwyczaj lecą późnymi już godzinami, natomiast mamy się taką codzienną ramówkę za dnia. Wyłącznie by cała dyskografia. Wtedy daje to, uważam, taki pełen ogląd tego, jak zespół się rozwija, jak ewoluuje i co rzeczywiście nagrywał, ponieważ przeboje bardzo często wprowadzają w błąd, zniekształcają spojrzenie na dany zespół. I tak jak powiedziałem, tak jak zostało napisane, rzeczywiście muzyka jest mi bardzo bliska. Mogę powiedzieć, że mam już 826 dokładnie przesłuchanych w całości dyskografii albo zespołów lub artystów solowych. Cały czas wierzę, że to się rozwija i jestem bardzo tak powiem, elastyczny, chodzi o gatunki. To jest może tak, że jednego tygodnia słucham rocka progresywnego, który jest najbliższy, ale w następnym będzie to jazz, heavy metal, blues, muzyka filmowa, muzyka instrumentalna, więc jak najbardziej tutaj jestem bardzo otwarty. Wspomniała Pani o tym fortepianie, bo tu też
Dla mnie muzyki zawsze będzie na pierwszym miejscu jedna kwestia instrumentu. Że wokal oczywiście, teksty, jasna sprawa, ale jednak o, taką esencją muzyki jest jednak, są jednak instrumenty. I dlatego dla mnie zawsze będzie najważniejsze to, aby były po prostu było dobre tło, a jeżeli nie ma wokalu, to żeby też był ten dobry front muzyczny. Dlatego bardzo chętnie słucham utworów, które mogą być w całości nawet instrumentalne. A ta scena, o której pani wspomniała, to też mogę powiedzieć, że to była też dla mnie taka szansa, żeby też się w tym kierunku rozwinąć. Ja zanim przystąpiłem do pisania tej sceny, to poszedłem do księgarni, nawet nie do biblioteki, bo tutaj jeszcze nie miałem wyrobionej karty po przeprowadzce do Warszawy, tylko poszedłem do księgarni, wykupiłem wszystkie książki o fortepianie, które były tam dostępne. Dorzuciłem nawet do tego, przez internet zamówiłem biografię Chopina, żeby jakoś tak poczuć trochę tego ducha i zgłębiłem ten temat tak, żeby być jak najbliżej też takiej kwestii technicznej, tego rzeczywiście jak fortepian jest zbudowany, jaką ma strukturę, po kolejcach, żeby to też było bardzo takie wiarygodne i też by niejako człowiekowi zainteresowanemu muzyką, żeby też dał szansę na rozwój. Może akurat za muzyką klasyczną aż tak nie jestem, jak to przekazuję, albo takie wrażenie może być po przeczytaniu książki, bo jednak bardziej muzyka rockowa, ale tak jak mówię, te instrumenty są dla mnie najistotniejsze, dlatego też tutaj chciałem zadbać o taką wiarygodność i taką rzetelność też wykazać, że jeżeli chcę napisać scenę, która no ma kilka stron tak naprawdę, bo tak starałem się to bardzo pieczołowicie opisać, to decydując się na to, też chcę wykazać taką rzetelność i przygotowanie do tego i żeby też czytelnik czytając to wiedział, że tak jest po prostu. I to jest właśnie porządny research, proszę Państwa. A powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, ja Cię muszę zapytać o taką teraz przyziemną rzecz, ale która mnie bardzo mocno zaintrygowała i zdziwiła. Czy to prawda, że Ty nigdy nie piłeś kawy, nawet odrobinę? Nie, nie, zupełnie, naprawdę, jakoś, nie, naprawdę, nigdy nie miałem, znaczy okazje były, ale nie miałem potrzeby po prostu, żeby tego spróbować, jakoś mnie nie ciągnie, no, może dobrze, może źle, jakoś nigdy nie do tego nie ciągnęło, tak jak właśnie powiedziałem, też jedynie zrozum, że może gdyby była zakazana, to bym wtedy spróbował, natomiast nie miałem absolutnie jakichś takich nigdy potrzeby i no, nie, może w takim razie tutaj pani Emilia pytała, jak zachęcić do sięgnięcia po moją książkę, to ja może, jeżeli pani Emilia pije kawę, to ja w takim razie poproszę o odpowiedź na to, jak zachęcić do sprawy spróbowania kawy. To będziemy mieli wtedy jakby remis, jeżeli chodzi o takie pytanie i odpowiedzi. I to jest właśnie wyzwanie. Proszę Państwa, książka w książce pada takie no, bardzo znaczące zdanie, że każdy kryzys poprzedza rozwój i to myślę, że no, jest też taką myślą trochę przewodnią tej historii, ale jedną z wielu. I takie pytanie moje na koniec naszej rozmowy. Czy każdy znajdzie w kryzysie coś dla siebie? Myślę, że dotychczasowe recenzje pokazują, że tak. Nawet osoby, które w niepochlebny sposób z różnych powodów, nie związanych bezpośrednio nawet z jakością książki, to, które pisały o tym, to mimo wszystko coś dla siebie znalazły, że nawet jeżeli to będzie jeden akapit, pół rozdziału, jeden cytat choćby, który później tak umieszczą w recenzji, to myślę, że to jest oznaka, że tak. I przyznam szczerze, ja w to wierzę. Bo nawet jeżeli komuś się książka nie spodoba w 95% czy nawet 99%, wierzę, że będzie taki 1% coś co się spodoba, albo przynajmniej zachęci do rozważań, prowokuje do myślenia. Bo mam świadomość, że to też nie jest książka, którą rzeczywiście można oceniać tak od A do Z. To jest rzeczywiście, można ją jakby odbierać, też i oceniać fragmentarycznie. To jakby mam tego świadomość. Poza tym myślę, że ktoś, kto interesuje się kinem, znajdzie coś dla siebie, ale może na przykład zupełnie interesować się muzyką. Teraz podaję taki dowolny przykład. I to znaczy też, że też coś dla siebie znajdzie, nawet jeżeli nie będzie tego w taki kompleksowy sposób odbierał. Więc myślę, że tak i zachęcam do tego, żeby rzeczywiście postarać się coś znaleźć, bo myślę, że akurat dlatego są postawy. Nie twierdzę, że zaraz trzeba tu uważać za genialny tekst, za arcydzieło i tak dalej, gdyż tutaj no, mam świadomość też pozycji, jaką na rynku literackim zajmuję, ale wierzę, tak uczciwie mówiąc, wierzę, że przynajmniej jakiś taki jeden aspekcik ktoś dla siebie może znaleźć.
Proszę Państwa, warto zajrzeć na wirtualną półkę Legimi, poczytać Kryzys i rzeczywiście przekonać się samemu, czy rzeczywiście coś tam dla Państwa w tej książce jest, a myślę, że każdy właśnie znajdzie w niej nawet jedno zdanie, jedną myśl dla siebie, którą można wykorzystać albo no, przemyśleć pewne sprawy życiowe, bo to jest myślę, że bardzo ważne. Radku, bardzo dziękuję Ci za naszą rozmowę, za to, że odpowiedziałeś na moje pytania, na pytania czytelników. No i co, życzymy Państwu dobrego wieczoru. Tak jest. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za organizację tego wydarzenia. No pierwsze takie dla mnie naprawdę doświadczenie, ale wierzę, że godzinka 8 minut, więc myślę, że to się oznacza, że podołałem. Zatem bardzo dziękuję też za formę oczywiście promocji, ponieważ no, też temu ta rozmowa służy. Wierzę, że przyjmą Państwo czytelnicy, którzy oglądali to nagranie. Będą oglądać, bo tam będę się starał udostępniać, że będą zachęceni. Zatem uprzejmie dziękuję i też bardzo chciałbym podziękować za te 6 miesięcy, które za nami. Właśnie Pani Beata nas poznała, że premiera odbyła się w kwietniu, dokładnie 13 kwietnia, zatem od pół roku książka jest na rynku, wiele wokół niej by się działo. Wierzę, że również jeszcze wiele dobrego przed nią. Wiadomo, że w pewnym momencie przyjdzie taki moment, kiedy okres właśnie promocji zainteresowania wygaśnie, bo to jest w pełni też naturalnie, też tego mam świadomość, każde dzieło sztuki to ma, że ten powiedzmy taki jest rok zainteresowania, później już no, trzeba iść dalej. Ale wierzę, że tak, w takim bardziej powiedziałbym takim prywatnym kręgu z czytelnikiem już ten kryzys może na dłużej pozostać i też takich głosów nie brakuje, że to jest taka książka, do której nawet jeżeli dzisiaj może nie zrobi takiego wrażenia, to może na przykład wrócić za 5 lat i coś innego odnaleźć. Więc wierzę, że to też jest taka właśnie taka uniwersalna cecha tej powieści. Zatem bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję również za pytania, bardzo miło, że one się pojawiły. Też dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Zatem bardzo dziękuję Ci, pozdrowienia dla wszystkich czytelników. Też chcę podziękować wszystkim osobom, które pracowały przy tej książce. Mogę zrobić po raz pierwszy w takiej audiowizualnej formie, nie było okazji. Zatem bardzo dziękuję wydawnictwu, wszystkim czytelnikom, recenzentom za zaufanie, bo to też jest bardzo istotne. I oczywiście zachęcam do czytania. I też dziękuję mojemu dziedzinie, której ta książka powstała, ponieważ mówimy tu o wielu postaciach kobiecych, ale bez jednej, bez wątpienia dzisiaj byśmy nie siedzieli, nie rozmawiali. Zatem bardzo dziękuję najwspanialszej kobiecie na świecie. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję za uwagę. I może do usłyszenia, do zobaczenia, a wierzę, że do przeczytania. O, może tak. Właśnie tak. Dziękujemy bardzo. Dobrego wieczoru życzymy. Dobrego wieczoru. Dziękuję.